Jeden mały disclaimer. Żadna ryba nie ucierpiała i nie umarła podczas tworzenia tego przepisu. Cześć! Z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Święta zbliżają się już dużymi krokami. Czas więc zakasać rękawy i naprawdę przygotować wigilijny jadłospis. Jak wiecie, jestem weganką i będzie to moja pierwsza wegańska wigilia. Nie będę zatem jeść zupy rybnej. Musiałam więc trochę pogłówkować, jak wymyślić taką wersję, którą sama będę mogła zjeść. I powiem Wam, że wpadłam na super pomysł, który już niedługo ujrzycie. Moja zupa jest na wywarze warzywnym. Jest to nawet nie do końca zupa rybna, a krem rybny. I oczywiście ten taki rybny posmak uzyskamy dzięki nori. Tak się właśnie to nazywało. Ja ostatnio bardzo często nori wykorzystuję albo do wegańskiej ryby, albo teraz do kremu rybnego i jeszcze do wielu innych rzeczy, które niedługo będziecie mogli zobaczyć. Tak więc czas na kolejny przepis z tymże dodatkiem. Oczywiście, że sceptyków diety wegańskiej nie namówicie, że jest tam ryba, no bo faktycznie nie ma tam ryby i nie smakuje to jak tradycyjna zupa rybna, aczkolwiek jest to jej niezła imitacja. Mi przynajmniej wystarcza i czuję się bardzo usatysfakcjonowana i z pewnością na Wigilii nie będę się czuła dziwnie, że wszyscy jedzą zupę, a ja patrzę. I tak chciałabym jeszcze skorzystać z tej okazji, że do Was mówię i jest temat ryby. Proszę, namówcie swoich rodziców lub sami, nie kupujcie żywych ryb. Naprawdę jest to koszmarne. Pamiętam, że zawsze jak byłam mniejsza i tata przywoził karpie i one pływały sobie w naszej wannie, ja wieczorami chodziłam do nich i je tam głaskałam i mówiłam, że wszystko będzie dobrze. To taka moja mała trauma z dzieciństwa. Nie promujmy kupowania żywych ryb, naprawdę, niech zrobią to inni ludzie. No dobra, chyba jesteśmy gotowi, by zrobić tą wegańską zupę rybną. Jest ona naprawdę bardzo szybka, praktycznie wystarczy wrzucić wszystko do garnka i zblendować i gotowe. Jeśli nie chcesz skrzywdzić żadnej rybki w te święta, idziemy. Na początek zagotuj 2 litry wody. Dodaj 2 duże obrane marchewki, jasną część pora oraz 1 obraną pietruszkę. Wrzuć jeszcze 0,5 dużego selera i 1 cebulę. Dodaj również 3 liście laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego oraz pokruszone 4 arkusze alknori. Na koniec dodaj 0,5 łyżeczki ziaren kolendry i gotuj warzywa na wolnym ogniu, aż będą miękkie. Potrwa to około 30 minut. Pod koniec gotowania dodaj cały pęczek świeżego lubczyku. Gdy wszystkie Twoje warzywa będą już bardzo miękkie, wlej 1 szklankę mleka sojowego lub dowolnego mleka roślinnego. Wyłów liście laurowe oraz ziele angielskie, ponieważ nie będziemy ich blendować. I zblenduj zupę przy pomocy blendera ręcznego. Blenduj tak długo, aż uzyskasz taką kremową i gładką, aksamitną konsystencję. Gdy zupa będzie już zblendowana, dodaj 2 łyżki soku z cytryny oraz dopraw solą i pieprzem do smaku. Nie bój się dodać sporej ilości soli. Jest ona bardzo ważna w tym przepisie, ponieważ uwydatni smak. Tak przygotowana zupa jest już praktycznie gotowa do jedzenia. Ja lubię zawsze polać ją odrobiną oliwy oraz przysypać dowolnymi pestkami. Tym razem użyłam pestki dyni. Bardzo, bardzo polecam ten przepis na Wigilię. Dzięki, to już wszystko w dniu dzisiejszym, co miałam Tobie do pokazania. Koniecznie napisz mi w komentarzu, czy może skusisz się na taką zupę rybną w Wigilię. Jeśli tak, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jeśli jesteś zainteresowany zdrowym odżywianiem, kuchnią roślinną i kuchnią wegańską, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Choć w sumie nie musisz nawet się interesować zdrową kuchnią, ani kuchnią wegańską, roślinną. Po prostu jeśli ja się Tobie podobam, podobają Ci się moje filmiki, po prostu zasubskrybuj. Też będę się bardzo cieszyć. Nie zapomnij dać łapkę w górę, jeśli się tutaj podobało. Wbijaj na mojego Facebooka, Instagrama i bloga. No i mam jeszcze kilka świątecznych przepisów. Między innymi kolejny sposób na wegańską rybę. Poprzednio robiłam z tofu, teraz zrobię z czegoś innego. Będę miała też dla Was jeszcze jakieś słodycze. Tak więc niech Was to nie ominie, klikajcie w czerwony guziczek i widzimy się już niedługo. Aha, jeszcze jedno, mój e-book. Nadal jest w sprzedaży do końca tego roku. Tylko pa, pa!